I witam z powrotem w Elite Dangerous, kolejnej części sagi Przygoda w kosmosie. Tym razem wcielamy się w rolę Richarda Freitaga. To jest właśnie ten pilot. Świeży adept, no nie taki świeży, to może już się dorobił takiego troszkę większego statku na tym koncie. Właśnie to jest... To jest Krayt, którego też nie tak dawno dopiero oblatywałem. No i trzeba będzie go jeszcze doposażyć. Wiele tutaj, wiele rzeczy. A najważniejszą z nich to jest Fighter Bay, czyli taki dok dla samolotów dodatkowych. Żeby to znaleźć, to myślę, że trzeba byłoby polecieć na stację, poszukać to na stacji, która jest stacją wojskową, czyli militarną, albo stacją techniczną. Ja tak sobie myślę, że tak można byłoby to z poziomu gry oczywiście zrobić. Czyli sprawdzimy sobie może właśnie tutaj industrialna, high-tech i militarna. Tam musi to być, tak sądzę. No, militarne są tutaj, nie tak daleko całkiem. O, Bambara, tu sobie polecimy. Zobaczymy właśnie, jak wygląda taka militarna baza. Mamy tam chyba dwa skoki, tak. No, w miarę jest, nawet na tych silnikach niskiej jakości, jest dosyć ten statek zwrotny. No, zerknijmy na system właśnie, jak wygląda. A tutaj jest tylko jedna jedno miejsce do tego, żeby tu się zatrzymać. Abbau. Ach, to jest Abbau. A ja myślałem, że tutaj jest też zaraz. Ale nie, bo tutaj mamy jeszcze stację. Tu jest na przykład Arnold Keep. Zaraz sobie tu wejdziemy, bo... Regierung, Imperium, Neutral.
Milita, czyli tutaj powinniśmy polecieć na tą stację. Bo to jest stacja właśnie militarna. No to ruszamy. Już troszeczkę chyba. O, teraz mamy wycentrowany widok, bo tak jakoś krzywo mi się siedziało. Blisko jestem tej planety, ale cały czas nie mogę jej. O, za szybko było zdecydowanie. Muszę najpierw ją zeskanować sobie. Trzeba trochę jeszcze podlecieć. No, zobaczymy właśnie, co na tej stacji tutaj jest. Gdzie ten statek ma światła?
Initiating ship lockdown. We trust this port will serve you well, Commander. Właśnie, zobaczmy. Aha, tutaj u góry ma światła właśnie, dobra. Zobaczmy w takim razie, czy tu się uda kupić Fraggestell, to można zawsze kupić. Jest Fighter Hangar, to dobrze. No to cóż, weźmiemy tutaj tą piątkę. Aha, 5D jest tylko, okej. Okay. Dobra. Przy okazji zobaczymy, czy uda nam się kupić tutaj nie ma, to zostaje po staremu w takim razie. No i zobaczmy, jakie są tutaj fightery do wyboru. Okej, no to przyjrzyjmy sobie. Tu mamy stałe, impulsowe, punkt Verteidigung, Dyppel. Punkt Verteidigung, no nie wiem, czy tutaj to się przydaje, czy rakiety są częstszą przyczyną śmierci tych fighterów. Merfach Geschütz Antixeno, tego na razie chyba nie będę brał. Kardani Scharstrahlenlasse. No to mógłby być impuls laser, dypel do tego. Ten chyba nie. Dypel. Czyli te GUI to są zwrotne, ale mało odporne. Raczej to Taipany bym chyba wziął. Może nawet tego. Się różni tylko tym, że ten ma czafy, a ten ma chłodzenie. Plazma czy impuls? Może impuls weźmiemy sobie. Plazma laser. SPS. Co to jest Nick Wright i SP? Co to są SPS? Shadden pro sekundę to chyba jest. Wydaje mi się, SPS to oznacza. Antixeno. Ten ma 55. Hmm. 45 to też dosyć dużo. 12. Kardanischer Impulslaser. Starer. 45 to są te najwyższe, tylko że tak. Starer, Kardanischer. Kardanischer jest słabszy. Ten 36, 44. No nie wiem, ten jest najmocniejszy, ten 55. AX-1F. Antixeno. No dobra, weźmy, zobaczymy, co on potrafi. Wydaje mi się, że można go używać też na normalne statki.
Dobra. No i teraz tak, tutaj mamy szóstkę wolną. To chyba sobie weźmiemy po prostu to. Na razie. Piątka. Aha, dobra. Fighter to nie. Aha, weźmiemy sobie oczywiście też. Zaraz zobaczymy, czy możemy tutaj planetyn Farcoik. A, możemy dwójkę wziąć. No to będzie tutaj. I została nam jeszcze jedna czwórka wolna tylko i piątka. To możemy wyrzucić właściwie. Ten Rumpfhüllenverstärkung to mi chyba nie będzie potrzebne. O, tu się kończy energia. Powoli. Czyli chyba weźmiemy sobie, no tutaj mamy shield generator też, ale 2S jest, shield Zellenbank, mi o to chodzi. No powinienem też to wziąć. 1E jest tylko. szesnaście, to trochę słabo. Raczej tu bym wziął tego 5E, to tak, ale to czwórkę, coś innego by tu się przydało, powiem szczerze. Najlepiej to to, tylko to jest tylko 1E. Czy ten jest strasznie słaby? Dobra, na razie zostawmy tak jak jest. Dobra, i zobaczymy jakie tu mamy. A, Kaine Crew, czyli Crew sobie zaraz wynajmiemy. Dobra, kogo my tu mamy w ogóle? Mamy, jak ona się nazywa ta? A tutaj jest Vesper Butler. Ich bin ein echter CQC Veteran. Als ich zählen kann. No, trochę się przechwalam. Wygrałam wiele tak als mein Sohn von einer Piratenbande. Entführt wurde, änderte sich alles. Es muss ihnen erscheint als Crewmitglied die Galerie Galaxie abzusuchen. Ich war unter den ersten Piloten der Beagle Point Expedition abgeschlossen haben. Und bardziej doświadczony jest, czy ona. Szuka swojego syna. Dobra, weźmiemy jego, ją, Vesper. Jest chyba ona. Dobra, niech będzie. Podoba mi się charakterystyka tej babki. Dobra, i teraz musimy tylko wziąć ją, uczynić aktywną. O tak. No, w porządku. Trochę może kasy z tego weźmiemy. I przejdziemy sobie do zadań. Zobaczymy, czy tutaj są w ogóle jakieś przy okazji.
Renis, tutaj mamy dwa te same systemy. 107, a daleko jest stacja? Nie, niedaleko. To można by było te dwie misje wziąć. Szondu. Nie znam tego systemu, zupełnie nie kojarzę. Siedem. Chyba tu polecimy ostatecznie. Tutaj nie mamy chyba nic. No, tu jest 107.80. A to jest inna misja. Bambara epidemii. To tu jesteśmy. Savan. No dobra, chyba tutaj tylko ta misja mi się wydaje, że jest w miarę. Chyba nic nie będziemy brali stąd, tylko po prostu wybierzemy sobie inny system jakiś. Właśnie nie wiem, czy tutaj nie. Nie polecieć w stronę. Bo się zastanawiam, co mamy tutaj w ogóle. Aha, zobaczymy sobie. Jak już jestem tutaj w tym kosmosie, to na Galnet, co tutaj się nowego pokazało. No, sporo jest nowych zmian. Dobra, ale zaczniemy sobie od. To czytałem już dzisiaj rano. Tu się nic nie zmieniło, ale tutaj mamy właśnie Verfassung, czyli zmiana konstytucji i wybory nowego tego prezydenta przymierza. No zobaczymy, jak to się skończy. Na razie są dyskusje. Trybuna Przymierza skomentowała te doniesienia właśnie, że o zmianach w ewentualnej konstytucji. Tak, no właśnie są przez niektóre osoby odbierane jako dosyć zachęcające te zmiany, ale jednak istnieje niebezpieczeństwo, że prezydentura zbyt dużą władzę uzyska, prezydent, po tych wyborach. A Mahon jest temu przeciwny oczywiście.
No, będzie to najbardziej doniosłe chyba wydarzenie ostatnimi laty. Amber. Tu w ogóle mamy Gala Unless the Presidentschaftswahlen in der Allianz. Gala. Fraktion Aliot Independence. Das man zum offiziellen Start. Aha, czyli galę tutaj robią w systemie Aliot w związku z wyborami prezydenckimi. A co to jest za misja? Zaraz zobaczymy, co z tym związane jest pewnie. SSUKu Kawiar, czyli kawior, pewnie z systemu SSUKu. Heike Ceremonienty, czyli specjalny rodzaj herbaty takiej ceremonialnej. I robaki morskie. Life Hekate, pewnie też z systemu Hekate. A poza tym mamy, to można dostarczyć te rzadkie towary, czyli ten kawior, te i Zejwymer, Esuseku. Pewnie trzeba będzie tego poszukać. Hajkę, to mi się wydaje, że pewnie w systemie Hajkę to można znaleźć. A poza tym Eliminierungsauftrag für alle Vanuatu'schen Schiffe. Fundungsliste um Sofer die Sicherheit, czyli pewnie będzie w tym systemie też będą akcje z piratami. Amber, no, trzeba by było odwiedzić ten system, myślę. Jest tutaj. Łoje. Toż to kawał drogi jest. No, taki kawał aż to może nie, ale może to jest dobra okazja, żeby troszeczkę kosmosu zwiedzić jednak i w czymś tam pouczestniczyć, prawda, Amber? No właśnie, skoro latamy też im sta ich statkiem, to może to nie byłoby takie głupie. Zobaczymy w takim razie. Keine Community Ziele? A czemu? Przecież już w Galnecie są. Dziwne. Dopiero chyba może się zacznie. No jeszcze nie ma nic. Ale wydaje mi się, że tutaj jest wyraźnie napisane już, że jest ta akcja. Czy jeszcze nie jest aktywna, tak mi się wydaje wtedy. Kampania tych bogów, boga dalekiego boga, odległego dalekiego boga dobiegła końca. A reszta to już nic nie jest istotne. Dobra. Dobra, pytanie teraz właśnie, co tutaj zacząć robić? Tam się jeszcze nie zaczęła ta kampania, tak naprawdę. Tutaj mamy nasze te systemy, gdzie tutaj dosyć dużo przebywałem. I one są. Może na ten Cookie An polecę, a jak się zacznie kampania, to stąd przelecimy dalej. No, tak zrobimy.
z tym muszę troszkę przed... Jeszcze chciałbym przetest... Przetestować sobie... fightera. Czy ja pamiętam wszystkie komendy? Tak, czyli fightera trzeba wypuścić pewnie ręcznie. Okej, fighter leci tutaj. Dobra, spróbujemy zrobić dokowanie. To chyba jest ta ostatnia komenda. Muszę sobie tu poprzypominać, jak to było. Formation halten, to wiem. Ziel angreifen. Zaraz, jeszcze tu szukam cały czas, gdzie ja mam... Befehle i Zurück. Formation, Position, Angreifen. Jest na środku. Ziel. Nie, momencik. Aha, Aggressives Verhalten, to wiem. Ziel Angreifen to jest ten, czyli ten będzie. Dobra, żeby go odwołać z powrotem. A, możemy zobaczyć. Czy on tu wleciał już, zdążył wlecieć, czy nie? Chyba zdążył. Nie, jeszcze nie. A teraz dopiero. O! Toż przyładował. No nie bardzo on chce tutaj nam się wpasować. Co jest z nim nie tak? Dobra, jeszcze raz go przywołamy. No i co, wpakował się czy nie? Wychodzi na to, że tak. Dobra.
Touchdown confirmed. Ship secured. The Imperial Flight Operations Bureau wishes you a pleasant and productive visit, Commander. Może to. Jest słaba stacja tutaj trochę. Może na tego Cookie Ann jednak nie powinienem lecieć, poszukać innej. Teraz zobaczymy sobie w ogóle większą, może jakąś coś większego. Jak to się przełączało? Momento. Wirtschaft na Krysę, a tutaj? No właśnie, bo to jest mała... O, tu jest Kubeo. Może na to Kubeo polecę. Dobra, tutaj się wybierzemy. Bo tu nie za dużo jest niestety opcji. Fajnych misji. Trzeba poszukać lepszej stacji. Military installation. Podlecimy tam zobaczyć. Thank you.
Wygląda, że tutaj jest jakiś duży obiekt. Może to być jakiś statek. No, teraz to ja akurat przelecę pewnie, no tak. Coś już widać. Już za szybko lecę. Muszę tutaj trochę zwolnić przy tej planecie. O, za mało. No, wygląda, że jest to statek. Klasy pewnie jakiejś militarnej, duży. A, to jest... To wygląda jak port lotniczy. Wygląda jak stacja, ale czy tu można wlecieć? Chyba tak. Chyba można, zaraz zobaczę. Chelomei Orbital. Approval granted. Set down on landing pad 2-2. Dobra, najpierw sprawdzimy, co tu można kupić. Myślę, że w pierwszej kolejności silnik trzeba wymienić, żeby cokolwiek nowego tutaj założyć. No, ale jak widać, nie ma. Mhm. 16 milionów kosztują. No, ale to i tak zabraknie. Czyli silnik w pierwszej kolejności. Ale tu akurat nie ma, więc... Z tego... I tak trzeba kredyty najpierw naprodukować ich. Nic nie ma tu ciekawego.
Za 2 180 ton wina. Kurczę, to jest dobra okazja. Tylko, że nie mamy aż tyle miejsca. By trzeba było to parę razy przewozić, ale ogólnie ile mamy tutaj miejsca w ogóle w naszych... Mamy 112, czyli dwa kursy tylko trzeba by było zrobić. No tak, ale odległość jest, kurczę, Pimi Orbital 158, jest dosyć daleko. Tak chyba zrobimy, tylko zrobimy tutaj tak. Damy tu 6. Fighter Hangar tutaj też. Ale zaraz, momencik. Ach, ja to 6 wymieniłem na 6. A to nie. To miałem. Zrobić. Ile mamy? Miejsca też pewnie za mało jest cały czas. Sta 44, ale tu potrzebujemy, żeby nie lecieć dwa razy najlepiej. Gdzie to było? Tu? Kurczę, gdzie to było? Milion 200, to widziałem lepsze. Lambda Tucane. To są dobre misje ogólnie. Sześćdziesiąt tabaka pira. Craft Depot. No, to jest dosyć dobra misja. 60, tylko że tego... Znowu tego fightera to jednak chyba założę, bo znowu ta misja gdzieś wsiąkła po prostu. Już widzę, że jej nie ma, a była, kurczę, za 2 miliony. Już nie mogę jej znaleźć teraz. Milion 888. Milion 100. Kurczę, dobre misje tutaj są. No pewnie, to jest... Elanda. Może tu jest to 180 za 2300, ale 180 nie mamy tyle miejsca niestety. Mamy 144. Do 180 się na pewno nie uda dobić. A trzeba będzie poszukać tutaj tych misji trochę. Dobra.
Zobaczmy. 144 za 1 200 000 to jest akurat, tylko że trochę mało płacą. Lepiej wziąć to. O 300 Außenposten, Zielpunkt. 399 sekund. To jest dobre. To weźmiemy. Datenlieferung. Zobaczymy dokąd to. 429 Decking Terminal. To można byłoby też zawieźć. Osiemdziesiąt osiem, mamy tyle miejsca. A zaraz, sekunda, bo ja tu nie wziąłem tego. O, teraz dopiero. I teraz mamy jeszcze miejsca 60 tylko. A nie, mamy zajęte 60 ze 144, czyli wolne jest 84. O, to by można było wziąć. Dobra, to to weźmiemy. Okej, to już teraz mamy chyba wszystko zajęte. Kurczę, czemu nie mogę tego zabrać? Aha, tutaj mogę. No właśnie, już teraz nie ma, tak jest, w ogóle miejsca. Możemy wziąć jeszcze jakieś dane, przewieźć tutaj. Dobra, mamy to samo miejsce, więc dobrze. To można też, a nie, to tego nie możemy wziąć. Daten. To jest gdzie indziej. No, chyba polecimy tutaj. Dobra, lecimy w takim razie. Z pełnym cargo. Tabaka. Ciekawe, czy tabaka nie jest zabronionym towarem, ale chyba nie. Mam nadzieję taką przynajmniej. Ale to jest Außenposten, więc na zewnątrz można to dostarczyć. A, ja nie wybrałem celu. Ale fracht mamy, to trzeba będzie ostrożnie wlecieć. No to ładnie. W
Pachnie ta tabaka. No za jeden taki kurs myślę, że będzie sporo kasy. Teraz zobaczymy właśnie jak dolecę. Raczej nie powinni skanować. Ale nie jest to wykluczone. No też. Możemy wyłączyć to, ale może nie jest to wcale konieczne, no ale na wszelki wypadek. Ja nie mam niestety chłodzenia tutaj. Więc nie schłodzę tego samolotu. Myślałem, że mam. Ale ja chyba nie mam tutaj. Impuls. I tak muszę poszukać lądowiska. Na szczęście. Ta tabaka tutaj nie jest chyba zabroniona. Tylko co z tego, jak ja nie mogę znaleźć. A tu jest lądowisko, dobra. Teraz jak tutaj. Aha, w ten sposób. Dobrze. Coś takiego. O, jeszcze przyfasoliłem niechcący. Zapomniałem, że ja. Jednak jest skanowanie. A ciekawy jestem, czy. Skan był, ale nie dostałem żadnych. Kar jednak, bo tutaj chyba nie jest zabroniona ta tabaka ostatecznie. No właśnie, nie ma tutaj żadnych informacji. No dobra. Tu jest z kolei piwo. I 700, czyli 1 700 000.
Hein plus 3, ruf. No tak, to by było na tyle. A tu można wybrać sobie te trzy misje, tylko że znowu nie mamy fightera niestety. Witrzew 72 Silber. Za 1 600 000 to jest niezła misja. No to bierzemy. 72 na Kouhua. I tu mamy jeszcze 120 Palladium. Kurczę, ale szkoda, że go nie wziąłem. To jest jeszcze lepsze, to Palladium. Strafgebühr. Czy można to dwa razy zrobić? Kurczę, mogłem wziąć to za 7 milionów. Właśnie nie wiem, czy to można brać kilka razy, że część przewieźć, potem wrócić. Jak to jest? No niby fortschritt, czyli postęp jest. No nie wiem, czy tak można zrobić sobie. Kurczę, chyba można. Dobra, spróbujemy. To mamy, a to część weźmiemy. Cargo hold at maximum capacity. A potem przylecę po kolejne. Tak to zrobimy po prostu. Dobra. Jaki to jest system jeszcze? Kouhua. Nie, Kouhua to ja tam lecę. A tu gdzie ja jestem, to się nazywa Lambda. Dobra. Mamy dwa miejsca niestety tutaj. Ten Earth Division to jest... To jest to, dobra.
Dobra, teraz nie wiem, czy wrócić, czy tutaj część tego oddać w ramach eksperymentu. Tutaj nie ma takich drogich aż. Może bym jednak wrócił do tej, po resztę tego. Firework mamy wypuszczony. Teraz gdzie ja to, skąd ja to brałem? Kurczę, bo tutaj dużo jest tego. A z tego brałem, stąd.
No właśnie, ciekawy jestem, jak teraz będzie z tą misją naszą. Zaraz zobaczymy. A, dobra, czyli można tutaj dobrać to. No dobrze. Świetnie. To lecimy w takim razie. Czy ja muszę sobie tu przełączyć na to podwozie? Zaraz zobaczymy. Steuerung. Verschiedenes. Fahrwerk. Dobra, to zrobimy tak. Będę miał pod ręką. Dobra. Drogie misje teraz się pojawiły. Za 7 baniek, kurczę. Co przelecę się, tutaj są świetne widoki, jak się leci obok tych. Niesamowite, dobra. Tutaj mamy jechać? Chyba tak. Od Halus Hub? Nie, tu mieliśmy.
Charlie, this is the Imperial Flight Operations Bureau. Please approach the port within safe speed limits and follow the correct docking procedures. Access permitted. Set course for landing pad 07. Touchdown confirmed. Execute system shutdown. We trust this port will serve you well, Commander. No i zaraz zobaczymy, czy faktycznie ta misja jest za 7 milionów aż? Soll ich James Blunt spielen? No tak, faktycznie. Kurczę, 7 baniek aż. Nieźle, nieźle. Trzeba by wrócić tam po takie misje. Malcolm Ross. Dobra, trzeba będzie się z powrotem wybrać tutaj na naszą Lamboa, Tucanae. Aha, mogę jeszcze zobaczyć, czy tutaj coś jest z wyposażenia. Raczej pewnie nie będzie. No tak, to na pewno nie. Sensory możemy najwyżej kupić. Nie, bo zabraknie. 6D można byłoby wziąć. No dobra.
Przez 19 milionów. Longo Montanus Terminal. No zobaczymy, czy to strafimy znowu taką misję. Jak nie, to na Kubeo. Z Kubeo tutaj, a stąd dalej.
Tu na razie nie ma nic. Nic. No mamy Palladium znowu. Ale tylko za 1 300 000. To trochę słabo. Modyfikujcie integrujcie firmware. No, można by było to wziąć, ale to już chyba w następnym odcinku. Dobra. Chyba to wszystko, co dzisiaj będziemy robili. Zobaczmy jeszcze na chwilkę, czy w Galnecie coś nowego jest. Czasami jest jakaś aktualizacja, co dalej z... Tutaj na Amber, ale na razie ten Amber jest... Edmund Mahon, gdzie my mamy ten Amber? Tutaj. A na razie chyba nic się tutaj nie dzieje. Jeszcze zobaczymy. No właśnie, nic nie ma jeszcze. Silber. O, 96. To by można było przewieźć. A, no tak. To możemy wziąć za 2. Chyba więcej nic się nie zmieści. No, niedużo. 144 jeszcze czegoś tu się zmieści, ale na koło Tua to chyba mamy, nie? No właśnie, to do tego systemu trzeba byłoby coś wybrać. Tutaj jest coś. Dobra, to to jeszcze przewieziemy i na tym skończymy. Thank you.
Oj, przelecę niestety znowu. Trójeczkę, musimy poszukać tej trójki. Może to u góry jest chyba. Niezłe te misje tutaj się pojawiły. Naprawdę. Jestem zaskoczony, że są tak drogie. No dobra. Na razie to wystarczy na ten odcinek i zapraszam na kolejne. Hej.